Jeżeli pojawi się problem wypadania sierści u naszego pieska, warto zajrzeć do jego miski. Dlatego, że bardzo często brakuje mu makro i mikroelementów, które możemy suplementować. W naturalny jak najbardziej sposób, na przykład dodając mu do jedzenia oliwę, jajko, tran. I to powinno pomóc. Natomiast jeżeli jest to wypadanie sierści związane z sezonową wymianą włosa, z tak zwanym linieniem, to wtedy zapraszamy do salonu. Groomer pomoże uporać się z takim problemem. Jak najbardziej dotyczy to zwłaszcza sterylizowanych piesków i sterylizowanych suczek, kiedy hormony zmieniają się i mogą się pojawiać takie łysienia wręcz, a bardzo często też związane jest wypadanie sierści z chorobami tarczycy. Ale jest to problem już tylko czysto weterynaryjny. Jeżeli wiemy, że nasz pies jest zdrowy, że wyeliminowaliśmy wszystkie problemy związane z chorobami, a zdarza się, że sierść przestaje błyszczeć, wtedy zapraszamy do salonu. Są odpowiednie kosmetyki, które tę sierść troszkę naprawią, poprawią kondycję włosa. Kosmetyki, które są odpowiednio dobrane do pH skóry pieska, które nabłyszczą, odżywią i zregenerują włosy.